Krzysztof Sarna, Strefa Siatkówki, Jakub Jarosz na Alei Gwiazd Siatkówki. Jakie to w ogóle, przede wszystkim gratulacje i jakie to uczucie w ogóle tą tablicę odsłonić tutaj w Katowicach, gdzie spędził Pan największą część swojej dotychczasowej kariery klubowej? Fantastyczne uczucie i bardzo miła chwila dla mnie, szczególnie dlatego, że od dziecka biegałem podczas takiej ich uroczystości, jeszcze w Miliczu, kiedy ta Aleja Gwiazd zaczynała, kiedy mój tato był jednym z pomysłodawców tak naprawdę tej pięknej inicjatywy i nie spodziewałem się, że przyjdzie taki czas, że będę miał własną gwiazdę w takim fajnym miejscu. Także bardzo się cieszę, tym bardziej również symboliczny dla mnie moment, bo odchodzę z Katowic, a pozostawię po sobie taką pamiątkę, także bardzo się cieszę. Jak w ogóle, oglądając tak z boku, będąc doświadczonym reprezentantem Polski, jak Pan spogląda na to, co będzie się działo za niedługo na przełomie lipca i sierpnia w Paryżu, patrząc na swoich młodszych, jakże ambitnych kolegów? Myślę, że tak jak wszyscy kibice, bo teraz również jestem jednym z nich, zacieram ręce na to, co się wydarzy na turnieju w Paryżu. No wiadomo, wszyscy liczymy na wielki sukces i będziemy bardzo mocno kibicować i dodawać otuchy chłopakom, żeby dali radę w końcu przekroczyć ten magiczny próg ćwierćfinału i zawalczyć o medale. Tego na pewno wszyscy bardzo chcemy, oni sami również. Wiedział Pan, że bliżej Panu do kibica już właśnie. Wielu Panu wypomina ten PESEL, ale jak sam Pan oceniłby swoją formę fizyczną, sprawność, bo teraz kolejne wyzwania w Gdańsku? Czuję się dobrze i na tą chwilę cały czas jestem gotowy i czuję się na siłach, żeby cały czas prezentować się jak najlepiej na boisku, na plusligowych parkietach. Mam nadzieję, że kontuzje mnie będą omijały i że będę mógł grać kolejny sezon w zdrowiu.